Tęczowa kraina nabiera tu dosłownego znaczenia, a to za sprawą kolorowych figurek wiatraków i ozdobionych nagrobków. I choć 1 listopada to dzień, w którym wspominamy ludzi, to symbolika daty nie pozwala zapomnieć również o ukochanych zwierzętach. Dbamy no co roku, jak się kocha zwierzęta tak naprawdę sercem, to trzeba dbać o to, a nie w sposób zakopani. Czyli absolutnie nie dziwi Pani to, że dziś jest Święto Zmarłych i jest tutaj tak dużo ludzi? Nie. Ale tu nie chodzi o to, że Święto Zmarłych. Tu powinny po prostu chodzić za jakiś czas i dbać o takie coś, a nie tylko pokazywać się w Dzień Zmarłych. Piesek dla mnie to jest członek rodziny. Ja go traktuję jak syna i nie wyobrażam sobie, jak nie daj Boże odejdzie. No a na pewno odejdzie, bo takie wiadomo jest kolej rzeczy. No to pochówek na pewno obowiązkowo. Nie traktuję go przedmiotowo. Dla mnie też zwierzęta nie zdychają, tylko umierają. Cmentarz dla zwierząt przy bytomskim schronisku działa od 2002 roku. Pochowanych jest tam już kilkaset zwierząt. W Polsce to jeszcze dość kontrowersyjne, choć pośród miłośników zwierząt coraz częściej praktykowane. Właściciele ukochanych zwierząt nie wyobrażają sobie oddać ich po śmierci do utylizacji, a pochówek na własną rękę w polskim prawie jest zakazany. To dla mnie jest jeszcze najważniejsze, że tu nie ma jakiejś takiej obłudy. Tu ludzie przychodzą z miłości do tych zwierzaków. Nie przychodzą się pokazać rewi mody, pokazywać tak, tylko przychodzą dla swoich zwierzaków. I tym się ten cmentarz różni od cmentarza dla ludzi. I wolę naprawdę tu przychodzić. Fajnie, że taki cmentarz tutaj, bo przynajmniej można godnie pochować twojego pupila, którego cię naprawdę kochało, tak? Inni na przykład nie mają możliwości, bo na przykład w danym mieście nie ma cmentarza. Właściciele zwierząt, którzy odwiedzają cmentarz, podkreślają, że robią to regularnie, a nie tylko od święta.